Cześć, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Monika i mieszkam w Irlandii od 2016 roku i dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać, Wam przedstawić, jakie są koszty życia w Irlandii. Może ktoś jest zainteresowany wyjazdem, albo będzie po prostu ciekawy, ile my tu wydajemy na życie. Pierwszym takim większym wydatkiem będzie oczywiście czynsz. I powiem Wam z naszego tutaj doświadczenia, tam gdzie my mieszkamy, pozostałe części Irlandii mogą być inne ceny, także ja po prostu tego nie wiem, nie zagłębiałam się, powiem tylko z naszego doświadczenia. I my mieszkamy tak, w County Cavan, mieszkamy w mniejszej miejscowości, nie mieszkamy w Cavan, tylko mieszkamy w mniejszej miejscowości i tutaj czynsze chodzą tak około 1000 euro, słuchajcie, poszły czynsze naprawdę w górę i jak my 3 lata temu, zanim kupiliśmy to mieszkanie, płaciliśmy 650 za trzy sypialniane jakby dom, taka połówka, wiecie, z bliźniaków i taki mały ogród i w ogóle podjazd i było to 650, a teraz już to chodzą po około 1000 euro za miesiąc. I na przykład my mieszkamy teraz w dwupokojowym mieszkaniu, mamy je na własność, to jest nasze mieszkanie, nie płacimy ani czynszu, ani kredytu teraz, także bo kiedyś ktoś mi skomentował, że jeżeli płacimy kredyt, to nie jest nasze mieszkanie, nie płacimy kredytu, jest nasze całkowicie. I jeżeli byśmy je wynajmowali, to tak 800 euro moglibyśmy już za nie pobierać, także można powiedzieć, że oszczędzamy 800 euro na miesiąc. Jedno sypialniane chodzą tak około 600 euro już teraz, tutaj mamy też sąsiadów, mieszkają w, tam chyba są trzy pokoje, trzy sypialnie, 1100 na przykład płacą, a nie mają ani ogródka, ani podjazdu, słuchajcie, także no ceny są różne. Jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, mówię o landlordzie, który nie pokazuje tego, nie płaci podatków od tego, no to można znaleźć taniej, bo tu chyba 550 płacą za jedno sypialniane tutaj naprzeciwko nas, ale no wiecie, nie wszyscy chcą jakby pokazywać tych podatków, także wiecie, się umawiają, no ale tak to jest, czyli 800 euro, słuchajcie, jeżeli pomnożycie na 12 miesięcy, to jest 9600 na rok. Następnie mamy tu podpunkt jedzenie. Jedzenie, słuchajcie, my mamy taki budżet, że do 500 euro miesięcznie wydajemy. Niektóre miesiące są mniej, niektóre więcej. My jesteśmy dwójka dorosłych i dwójka takich mniejszych dzieci wiek 5 i 2 lata. 6, 3 prawie, no. I czyli tak, nasz budżet to 500 na miesiąc, czyli 500 razy 12 to wychodzi 6000, tak? Następnie mam prąd. Za prąd, słuchajcie, w tamtym roku zapłaciliśmy 1582 euro. My z uwagi, że to jest mieszkanie, także ogrzewanie mamy też na prąd, to są grzejniki elektryczne, także to jest u nas to jakby w sumie jedyny taki rachunek, bo nie mamy ani oleju do ogrzewania, niektórzy mają gaz, my mamy tylko prąd, no i widzicie, 1582 na rok. Śmieci, za śmieci płacimy 6 euro tygodniowo, czyli 6 euro razy 2,52, czyli 312 na rok. Internet to jest 40 euro na miesiąc i internet mamy z Vodafone. Telefony komórkowe 20 euro, tak wychodzi mniej więcej 20 euro miesięcznie, czyli 240 na rok, no i jesteśmy dwie osoby dorosłe, także razy dwa. Telefony, słuchajcie, mamy w Vodafone i mamy nielimitowany, nie, jest nielimitowane rozmowy i SMS-y, a internetu jest chyba 10 GB. I teraz samochód. Mieszkamy w takiej mniejszej miejscowości, także potrzebujemy samochodu. Ubezpieczenie na rok wychodzi nam około 650 euro. NCT raz w roku robimy, to jest 55 euro, czyli taki, wiecie, przegląd sprawności samochodu. I motor tax 270 euro na rok. Wiecie, ten motor tax też zależy, jaki macie samochód, jaki rocznik, bo starsze mają już później większe, większe silniki też mają większy motor tax. My mamy 2012 rok, silnik 2.0 diesel. I tak, jeżeli wyliczyłam tutaj wszystko dobrze, to wychodzi 20989 na rok i podzielić to na 52 tygodnie, to wychodzi 403 euro i 63 centy tygodniowo. Albo 1749 na miesiąc. To są takie, widzicie, podstawy w sumie, nie? Tego, co my wydajemy. Nie macie tu wliczonych, wiecie, ubrań, telefonów, różnych sprzętu i tym podobnych takich ekstra rzeczy, które mogą Wam się przydać, także to te 400 i to u nas tu jest po prostu
taniej w naszych rejonach. Wiadomo, w mieście będziecie mieli większe czynsze, może będziecie mieli opłaty i za gaz, i za prąd, i wiecie, wiadomo. Albo jakieś autobusy, też jest to inaczej. Jeszcze tak dla obrazu, minimalna stawka godzinowa teraz od stycznia 2024 roku to jest 12,70 € na godzinę. I teraz powiedzmy, że pracujecie 40 godzin tygodniowo, to te 12,70 razy 40 daje Wam 508 € na tydzień. I teraz tak, wpiszę Wam w kalkulator, tu mam telefon, zrobimy screen recording, teraz gdzieś tutaj jest. I teraz tak, co tu mamy? Wpiszemy, że to tygodniowo macie, dostajecie 508 € na tydzień, tak? I wychodzi Wam 26,416 rocznie, a do domu, wiecie, tej kompej 23,458, czyli miesięcznie, widzicie, macie podstawę 2201, ale zabieracie ze sobą, wiecie, po odliczeniu wszystkich podatków i zaraz Wam pokażę, co to jeszcze jest, to wychodzi Wam 1955 na tydzień. Tu macie, work week to jest 37,5, no ja na 40 godzin, tak, policzyłam. Wiadomo, niektórzy pracodawcy też albo płacą Wam za przerwę, lunch, albo nie płacą, wiecie, to różnie. No, ale to powiedzmy tak średnio mniej więcej, czyli no, macie tak 26, co tutaj jeszcze jest napisane, coś, nic. I tutaj macie gross income, widzicie, 26,416, 2201 na miesiąc i income tax Wam 128 odchodzi. Universal Social Charge jest 30 na miesiąc i PRSI 89, czyli razem 246. I zabieracie do domu 1955 €. Czyli tygodniowo wychodzi Wam około 450 € na rękę. Wiadomo, też są, każdy ma inną jakby sytuację i możecie odliczyć różne, macie kredyt tax, to nie? Jeżeli na przykład jedna osoba pracuje, a druga opiekuje się dziećmi w domu, to możecie jako home taxer, jakieś jest takie tax i tam 1700, coś takiego jest. Także możecie to dodać do siebie i wiecie, te, jeżeli jesteście małżeństwem, to możecie wszystkie swoje właśnie te tax kredyt łączyć i wtedy nawet jedna osoba pracuje, to mam mniej po prostu taksu odliczają, ale to jest, wiecie, podatki to są indywidualnie i to trzeba się dobrze w to wgłębić i ktoś Wam może to policzyć, albo sami w internecie na swojej stronie takiej, jak Wy macie zaufany obywatel, czy coś w Polsce jest, to tutaj też jest coś podobnego. Myślę, że Wam podałam takie podstawowe informacje, może macie taki już obraz tego, ile my płacimy, jaki byłby koszt, jeżeli byście chcieli przyjechać, ile mniej więcej byście musieli zaoszczędzić, żeby to zapłacić wszystko. Nie wiem, jakie są jeszcze, chyba wszystko podałam, nie ma już takich więcej kosztów takich podstawowych. Wiadomo, to można jeszcze usiąść, bo jeżeli jest jedna osoba, to może mieszkać gdzieś w pokoju, chociaż pokój... to w cenie pokój, wynajem pokoju w Dublinie, to zapewne cena naszego całego czynszu by była za mieszkanie, czy nawet za dom, także no ceny są różne. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli mieszkacie w innym mieście i na przykład ile płacicie, jeżeli mieszkacie i oglądacie to w Dublinie, gdzieś w Cork i w tych innych miastach, w jakiejkolwiek czy miejscowościach, możecie podać, podajcie swoje ceny, ile płacicie za czynsz i... nie wiem, możecie się podzielić innymi rachunkami, zawsze ludzie czytają komentarze i to zawsze jest pomocne dla każdego. Zapraszam do subskrypcji, zostawcie lajka i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!